Hej, cześć, siemanko, ja jestem Random, witam was bardzo serdecznie w drugim odcinku z gry Prey, gry fenomenalnej, pięknej, serwującej nam bardzo duże dawki kosmitów, śmierci, przemocy i glutów, bo ostatnio, w ostatnim odcinku naszego ulubionego profesorka zabił glut. Jeżeli ktoś nie wie, w jakim miejscu znajdujemy się obecnie, zapraszam na mój kanał, na playlistę Prey, aby tam włączył sobie odcinek numer 1 i go zobaczył. Myślę, że warto, bo taki mindfuck jak wtedy chyba mi się jeszcze nigdy nie zdarzył. Słuchajcie, żyliśmy sobie w tym moim pokoju tutaj. Przez szybę widzieliśmy całe miasto. A po wybiciu tej szyby... Czekajcie. A po wybiciu tej szyby okazało się... Zobaczcie, widzieliśmy całe miasto. A po wybiciu tej szyby okazało się, że po drugiej stronie jest laboratorium. Mogę wszystkie szyby wybić, ale to nic nie pomoże, bo i tak dalej będziemy widzieć to miasto. Zobaczcie, jak to pięknie się przebija wszystko. Wszystko wybije, wiecie. Jak już nas oszukują, to im chociaż trochę to utrudnię. O, a tego się nie da zbić? Nie, zobaczcie. Jeżeli w grze możecie zniszczyć każdy element scenerii, to znaczy, że gra jest piękna. No i co? I oszukiwali nas po prostu. No to nie jest miasto, słuchajcie. Kontynuując, jesteśmy w laboratorium, nie wiem jeszcze jakim, bo nic więcej nie wiemy. Napęd taśmowy, nieś siła 3. Nie mam pojęcia, co to oznacza, ale domyślam się, że zaraz się dowiemy. Notatka, jesteśmy gdzie? Zobaczcie. Evelyn McCarthy, pewnie to jest imię i nazwisko jakiegoś doktora lub pani doktor. Nie, nie uderzaj w to! Ja chcę mieć taki monitor, zobaczcie. Uderzasz i on się sam naprawia. Nieważne. Codzienne testy, jeśli miała pani sposobność współuczestniczyć w powstawaniu jednego z produktów w naszej linii, rozumie pani, że czasami wymaga się od nas wzmożenia nakładu prac, aby osiągnąć pewne wyznaczone etapy. Przy podejmowaniu tego rodzaju decyzji, ważne. Aha, to F się robi. Do wszystkich. Wiem, że poranny wypadek wami wstrząsnął. Aby zapobiec niepotrzebnej panice, nie kontaktujcie się z nikim spoza działu. Wkrótce zostanie nadany komunikat na całą stację. W międzyczasie szefowa ochrony Elazar oraz jej zespół pozostają w stanie najwyższej gotowości i zajmą się każdym zagrożeniem. Rozumiem, że część z was martwi się o doktora Bellamiego. To jest właśnie ten, którego glut zjadł, nie? Przebywa w centrum urazowym. Jego stan jest ciężki, ale stabilny. Dziękuję za waszą cierpliwość i wkład w projekt. Alex Yu. Alex Yu to jest ten ziomek, ten taki gruby, który jest chyba naszym bratem, z tego co pamiętam, nie? Dziennik aktywności, zobaczcie. Tutaj sobie spało pani doktor, pobudka, wyłączenie budzika, sprawdzenie transcriba, cokolwiek to znaczy. Zajęcia na kompie, prysznic, założenie uniformu, opuszczenie mieszkania. I chyba do niego już nie wróciła, skoro nie ma aktywności z wieczora. No cóż, zdarza się i tak, że się do mieszkania nie wraca. Observation, tam się obserwuje coś i jakaś symulacja ma miejsce. No bo rozumiem, że tutaj... Nie, weź to może być ważne. Okej, coś wzięliśmy. Jakiś zużyty drut też wziąłem. Jak tu się odpalał widok tego, co mamy w ekwipunku, pamiętacie? Bo ja tak średnio. Nacisnąłem Z. On ma zooma w oczach, zobaczcie. Biegniemy tam coś się świeciło. Okej, czyli nasz ziomuś ma zooma w oczach, trzeba o tym pamiętać. Wino musujące Kings and Pay. Okej, widzę, że klimat Preya wraca, robi się coraz głośniej, coraz mniej fajnie. Ej, nie. Wszystko piszczy. O co chodzi? Co się dzieje? Ej, zaczynam się bać. Idź stąd! Do not open door while simulating in progress. Ej, słyszałem kroki. Nie podoba mi się to. Co to jest? Tak, może siedźmy tu, co? Tu będzie bezpiecznie. Trzęsie się ekran, czy to się zbugowało? Nie, to się zbugowało. Okej, widzieliście gluta, nie? Tylko co w związku z tym? Się gdzieś wychodzi.
O święty panie, nasz helikopter. Myśmy wsiedli do helikoptera, który był symulacją, zobaczcie. I nas tak trząchało i wiozło po mieście, które nie istniało. Największa beka, nie? Dobra, tam mam jakiś stalowy coś. Jakaś lampa, on się zmachał. Muszę oszczędzać siły. Bo nigdy nie wiem, kiedy mnie zaatakuje to gówno małe, nie? Ten glucik. Aczkolwiek nie wiem, co mam zrobić. Jakaś symulacja. Ja myślę, że musimy tutaj... Tak, to jest chyba dobre miejsce. Zobaczcie, wszystko jest podobne do tego, co było w... Co było w Somie. Też było takie krzesełko, gdzie przeszczepiali mózgi ludziom, nie? Notatka. Polecenie fabrykacyjne numer. Coś tam, Marco Simons. Pion fabrykacyjny. Oznaczam całą jednostkę magazynową jako wadliwą. Skonsultować się z fabrykacyjnym. Czyli coś im się zepsuło podczas testów. No i tu może być problem, bo... ała. Zestaw komputerowy. Nieś. Siła 1. The safe code is... Czemu zamazaliście kod bezpieczeństwa? Może coś przy kompie będzie, co? Notatka. Hasło. ICOP 07... 0876. No dobra. Okej, okay, kliknąłem. Co się będzie działo teraz? Przyzwyczajenie z myszki jeszcze. Ochrona hasła. Nie udostępniaj blablabla. Poranny wypadek wam wstrząsnął. To jest to, co czytaliśmy. Błędna instalacja. Wyniki testu z dzisiaj są negatywne. Czy zainstalowałeś właściwie neuromody? Zagadnij Gravesa i spróbujcie wysądować, co poszło nie tak. To zadanie powinno być najwyższy priorytet. Dalej nic nie wiem w sumie, nie? Na symulację wejść się nie da. Tu się coś za tym tłucze. Mam nadzieję, że to jest coś, co jest, wiecie, jakiś zepsuty komputer, a nie jakiś glut kolejny. Bo ten glut jest fenomenalny. Powiem wam, że jestem pod wrażeniem tego, jak ten ziom, jak go zrobili. Bo mnie wystraszył. Konkretnie mnie wystraszył. A to jest nasze mieszkanie. Dobra. Tak, i my wyszliśmy tymi drzwiami. Pamiętacie? Ale to był korytarz, słowo daję. Halo. W każdym razie wyszliśmy tymi drzwiami. One chyba były tutaj, tak. I ta ściana się tu obróciła. I przeszliśmy do windy na wprost, która nas zawiozła... Na górę, do helikoptera, który stał tutaj, nie? To jest najlepsza byka. Okej. Okay. Słychać było, że nam tętno troszkę przyspieszyło, czyli gość się zaczynał bać. A to znaczy, że musimy troszkę uważać. Bo coś tu się kroi. Oj, 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 oj. Dobra, słuchajcie, wybiłem szybę po to, żeby tu wejść, nie? To chyba logiczne nawet i w sumie... Zestaw komputerowy. Po co miałbym wziąć zestaw komputerowy? Tego nie rozumiem. Ale może to jest coś ważnego, wiecie? Wybiję wszystkie okna, jelo, nie? A w tą stronę, gdy pójdziemy, co się będzie działo? Jakieś butle. Substancje łatwopalne. Tak nie miało być. O, się wysrałem. Niektóre rodzaje obrażeń spowodują u ciebie poważne urazy. Aby ich się pozbyć, odwiedź operatora medycznego albo użyj farmaceutyku. Brak parametrów życiowych. Czyli zabiło mnie to. Ostatni zapis czy gry wczytaj, no nic nie zrobimy innego. No kurde. Ale mnie siekło, widzieliście? To był taki strzał z dupy, tak pfu. Gra musi zaskakiwać. Tylko czemu w tak brutalny sposób? Jesteś w laboratorium symulacji. Kieruj się do wyjścia, będziemy w kontakcie. Czyli mam stąd wyjść, nic nie naprawiać, po prostu wyjść. Weźmy sobie te wszystkie rzeczy od nowa. Tam zaraz wrócimy, bo jeszcze idziemy do tego miejsca, gdzie wiecie... A, tu jest tylko nasza szyba, ta jedna rozbita. Jak wyraz tam. Ale poszedłbym sobie, wiecie, gdzie? Tam, gdzie... Tam, gdzie ten zły był.
A na Z mamy zooma, zobaczcie, możemy tak sobie zoomować świat. Fajna opcja. Tak, wiem, tu wyjdzie czarny. Mamy chwilę, to możemy go poobserwować teraz, jak będzie szedł, nie? Skąd on wyjdzie i gdzie się pojawi? On tu będzie zaraz, w tym miejscu, patrzcie, uwaga. Jakoś tak mnie na szybki zapis wzięło, przepraszam. Jest. Jezus! Swojego cienia się wystraszyłem, ja pierdzielę. Otwórz drzwi. Aha, i tu zabiło tą babkę. Zużyta plastikowa rura. Nieś, no weźmy ją, chodź. Ale to fajnie wygląda. Wiem, że może mało przyjazny widok, ale no niestety taka gra, nie? Gdzie mam ją położyć, co? Chodź tu, w kibelku poleżysz. Da? Siedź, no. Nikt się nie kapnie, że zginęłaś. Ale głośna muzyka, ja tak nie chcę. Czemu jest tak głośno? No nie, no. Tu się niczego nie da zniszczyć. Ale może wpiszmy to hasło jeszcze raz, co? Patrzcie. Może to trzeba, wiesz, może to być etap, nie? Tak jakby wszystkiego. Myśmy wszystko czytali już, więc to nie musimy się tym martwić. A tymczasem chodźmy sobie... O proszę, jakieś tutaj raporty są. Co to jest? Nie wiem, ale dziwne. Chyba coś mnie obserwuje, słuchajcie. Niezniszczalne. Save code is. Właśnie tutaj nic nie widać, zobaczcie. Super luminol, non-local, cokolwiek. To jest coś z fizyki, z neurobiologii, nie wiem jak to. Ale tu żadnej cyfry nie ma, nic, nie? Może tu będzie, zobaczcie, może w notatkach będzie gdzieś ukryte, nie? Tak jak to bywa z reguły. W sumie tak było, że było wśród notatek. To może to coś jest takiego, wiecie. O, może to będzie w ochronie hasła. Nie udostępnia nikomu swojego hasła, mają charakter poufny. Należy wymieniać w wiadomościach e-mail, nie należy, rozmowach czy formach komunikacji. Nie zapisywać. W przypadku naruszenia hasła zaleca się niezwłoczny kontakt z działem IT. Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wszelkie czynności wykonane. Blablabla. No dobra, skoro nic nie możemy zrobić. Nie. Telewizor, który jest zepsuty, albo w sumie nie wiem. Okej, okay. Nie ma tu szafek do szukania, więc myślę, że możemy to olać i po prostu, wiecie, wyjść do naszego helikoptera, nie? Bo tu widzę, że nie znajdziemy zbyt wiele. Tam są te głupie butle, które nas zabiły. Piękny Tarzan, co? Mówię, gry tego typu mają to do siebie, że są, kurcze, straszne. Weź. Nie wybuchła! Nie, Jezu, nie wybuchaj. Szybki zapis, bo nie chcę znowu robić tego samego. Weź też to. Nie wiem, po co mi to. Hej, nie, to trzeba by było to uderzyć. Nie wiem, zepsuło się, nieważne. Co jest w helikopterze? Musimy to wszystko ogarnąć. Wiecie, po to, żeby to nie przychodzić trzeci raz, nie? That's an order, coś tam, nie pamiętam, nie wiem co mówi. Wyjdźmy stąd, może się już da. Okej, okay, coś się dzieje. Co, nie patrzeć na to mam? Nie, to coś.
co się dzieje. Coś kliknąłem i zaczęło się coś dziać. Okej, dobra. 72. Jedziemy, jedziemy coś? Nie, stoimy w miejscu przecież. Tu nic nie ma. O, mamy, patrzcie, klucz francuski, jakieś wino. Jakiś płynek lina, jakieś dwie butle. Nie wiem, co to znaczy, no ale dobra, mamy to. On co, jedzie? Dach. Co się dzieje? On chyba z jednego pomieszczenia robi jakieś tam różne. Zobaczcie, teraz zrobił ośrodek testowy. A jak klikniemy z powrotem... Właśnie to on się przeniesie do środka testowego. I to jest tak jakby na innym piętrze. A nam wkręcali, że to są... że to jest to są właśnie różne, a to było wszystko na jednym, nie? Wiesz, co chodzi? Drogi widzu. Bo i teraz z tego samego pomieszczenia, gdy postawią ścianę, robi się inne. I takie, to jest takie mindfuckowanie mnie. Tylko nie wiem, czemu oni mnie chcą tak rozwalić. Narzędzia. Mail. Tak, to jest to, że tam kogoś może zszokował to, co się stało. Wybór sceny. Uwaga, dozwolone momenty zmiany sceny to, gdy obiekt MU, czyli my, znajduje się w windzie podczas prac konserwacyjnych między cyklami testowymi. Wszelkie problemy techniczne do doktora Belianiego. Okej. Okay. Proszę zaresetować sale testowe do okultulnej konfiguracji ABC. Dobra, potwierdź. A tu jest co? Nic, jakaś broszurka. I my tu by... On może wyjść? Tyfon kakoplazmus, zwany popularnie mimem. Gluten. Uważaj, co podnosisz. Okej, okay, to jest glut. On skoczy, zabije mnie, czy coś mi zrobi? Okej, okay, robi się strasznie. Gra zaczynam cię szanować. Mim. Dobra, nazwijmy go mimem. Niech będzie mim. Mim Alojzy. I uważaj, co podnosisz, czyli on się może zmieniać pewnie w różne rzeczy. Morgan dziwnie się zachowuje. Po incydencie w trakcie odprawy Alex wymaga, by wszystkie polecenia były z nim na bieżąco konsultowane. Dał jasno do zrozumienia, że w oczekiwaniu na ocenę psychologiczną woli w przyszłości uniknąć tego rodzaju niespodzianek, podobnie jak my. Co prawda Morgan nie pamięta nic z ostatnich testów, czyli to my, ale agresywna reakcja na ten sam zestaw wytycznych testowych to dość zasadnicze odstępstwo. Zalecam zacząć śledzić przebieg zmian osobowości przed i w trakcie przyszłych testów oraz odpraw. Dobra, czyli oni mnie już kiedyś testowali, potem testowali mnie drugi raz, to co myśmy robili już, nie? I ja tego nie pamiętałem, bo coś podali mi jakieś testy. A oni pewnie chcieli, żebym ja został tym plastusiem i się schował nie wiadomo gdzie, co? Ej, on wybił szybę, czy mi się wydaje? Szybki save. Zabij go! Dobra. Po prostu sprawdzałem, czy on jest śmiertelny. I tak, jest śmiertelny. Gdzie tu się sprawdzało stan zdrowia? Tu. O Jezu, ile tu danych mi wyskoczyło, co tu się dzieje? Hasło mamy, inżynieria jakaś tam mamy. Serce, woka, jakieś notatki ma. Dobra, e-maile, nagrania, badania. Cele. Wydostań się do holu. Ekwipunek. Czyli to jest wszystko pod J. Ekwipunek mamy, patrzcie, mamy jakieś koktajle mołotowa, nie, to jest wino mocujące. Zużyta plastikowa rura. Zużyty drut i części zamienne. Alkohol i klucz francuski. Ekwipunek widzę, że jest ograniczony. Więc tu będzie trzeba uważać. To było przeskakiwanie przez szybę. Tak? Simons, co się dzieje? Mamy problem. A Morgan? On żyje. Uśpiony. Uśpili nas tym gazem, pamiętacie, zaraz nie? Zaraz tam będę. Jasne. Dobra, i oni posprzątali po mnie, bo jakaś afera była. A teraz zobaczcie, mamy exit to lobby. No to idźmy exit to lobby, nie? Czyli wyjście do pomieszczenia tak jakby... do poczekalni, no tak to nazwijmy. Tu są jakieś dziwne rzeczy. Jakieś kosmiczne scenerie. Nie zdziwiłbym się, gdybyśmy byli w kosmosie, poważnie.
I znowu się na nim bawili, znowu nas testowali. Tu byliśmy, pamiętacie? Tu mi ten wychodził, ten kutafunk zły. Okej, otworzyło się. Exit. Jakoś za ładnie to wygląda, no właśnie. No właśnie. Otwórz, otwórz, pomogę mu! No i go zjadło, w cholerę, no. Moment! Moment! Nikt nie był w stanie powstrzymać mnożenia się mimów, od kiedy uciekły z zamknięcia. Pomogę ci utrzymać się przy życiu. Już niedaleko. Najpierw było 0, potem był 1, potem z jednego 4. Czy wy jesteście normalni? Słuchajcie, ja muszę odcinek skończyć, bo jestem w szoku, a tak naprawdę żartuję, po prostu przerywam, bo jest fajny moment. I mam nadzieję, że będziecie kiedyś chcieli obejrzeć numer 3. W tym niewiele się działo, bo musieliśmy poznać, wiecie, jak to wszystko działa, jak to wszystko wygląda. A ja was serdecznie zapraszam na kolejny odcinek. Regularnie, tak jak zawsze, wrzucam. Informacje są na Facebooku, link w opisie. I co? I z wami się będę powoli teraz żegnał. Także do zobaczenia, do następnego. Trzymajcie się. Cześć! Kosmiczne pozdrowienia!